Pan Jezus bardzo pragnie, żebyśmy wszyscy potrafili kochać taką miłością, jaką On nas kocha. To jest najważniejszy cel naszego życia. To jest najważniejsze nasze zadanie. Dojrzewać do miłości. Miłości czystej, bo tylko taka miłość jest prawdziwa. Miłości bezinteresownej. I wszystko to, co nas w życiu spotyka, ma temu zadaniu i tej misji, bo to jest najważniejsza misja naszego życia, ma służyć. Wiemy o tym, że Bóg się objawia, ale jest Bogiem ukrytym, ponieważ jest taka nieskończona dysproporcja pomiędzy Stwórcą a nami, stworzeniami, że Bóg, no, gdyby nam się w pełni objawił, no byśmy po prostu nie jesteśmy przygotowani, jesteśmy niedojrzali do tego, żeby na tym etapie naszego życia, żeby Go spotkać twarzą w twarz. Dlatego całe nasze życie ziemskie jest czasem, w którym mamy dojrzewać do tego momentu najważniejszego, jakim jest moment naszej śmierci, bo wtedy, w tym momencie zadecyduje się nasza wieczność. I wtedy spotkamy Jezusa Chrystusa twarzą w twarz. Już nie będzie wiary, spotkamy Go takim, jakim On jest. I wtedy się zadecyduje nasza wieczność. Zbawienie albo potępienie. Moi drodzy, a więc Bóg jest Bogiem ukrytym, ale objawia się i daje znaki, bardzo mocne znaki, że jest, że kocha, że się troszczy, ale w taki sposób, żeby nas nie zniewolić. Bo gdyby nam się w pełni objawił w całej swoim, można powiedzieć, w całym swoim majestacie, w swojej wszechmocy, swojej miłości, to by nas zniewolił. A Bóg nie chce mieć niewolników. Bóg pragnie, żeby w twoim życiu, w twoim sercu się zrodziła autentyczna miłość do Niego. A to jest możliwe tylko w pełnej wolności. Dlatego wiara i kontakt przez pośrednictwo wiary z Jezusem, z Bogiem, no to jest konieczny warunek naszej wolności. Wiara jest koniecznym warunkiem wolności człowieka w relacjach do Pana Boga. I dlatego ten trud życia wiarą. I na tej drodze wiary, można powiedzieć, ciemności wiary, bo to są jakiś rodzaj ciemności, jest rodzaj światła, ale równocześnie też ciemności. Bóg daje nam znaki. Moi drodzy, dzisiaj chciałem wam powiedzieć o takim znaku niesamowitym, jakim jest osoba Alicji Lęczewskiej, urodzona w 1934 roku, zmarła w Szczecinie w 2012 roku. Świadek zmartwychwstałego Pana Jezusa. Wyjątkowy świadek. Urodziła się w 1934 roku, 5 grudnia, w Warszawie, niedaleko Okęcia. Jej tato szybko zmarł. W 1939 roku zmarł jej tato. No i później wybuchła wojna we wrześniu 1939 roku i mama z dwójką swoich dzieci, bo miała jeszcze starszego brata, który żyje, Sławomir, jest genialny człowiek, 12 języków, perfekt, mówi 12 językami. Niesamowity. No w tej chwili już jest ciężko chory, praktycznie już sam no, nie jest w stanie, musi mieć trwałą, codzienną opiekę. Więc mama wyjechała z Warszawy zaraz na początku wojny, jak Niemcy Warszawę zajęli, wyjechała na południe Polski. Tam przeżyli całą okupację i później po wyzwoleniu w 1945 roku przenieśli się do Szczecina. I tam w Szczecinie Alicja skończyła szkoły i w latach 1966-75 pracowała jako nauczycielka prac ręcznych i mechaniki w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Szczecinie. A w 1975 roku została nauczycielką pedagogiki i wicedyrektorką Szczecińskiego Liceum dla Przedszkolanych. Jej kontakt z Kościołem, z wiarą, no, był, można powiedzieć, no, taki bardzo ograniczony, na odległość. Pisze tak: były okresy kilkuletnie, kiedy to żyłam poza Kościołem.
prawie zupełnie będąc w wyraźnej sprzeczności z przykazaniami Bożymi. Była osobą bardzo wrażliwą, więc szukała sensu życia, szukała piękna, dobra, miłości. Dużo podróżowała. W tym czasie dużo podróżowała. Włochy, Ziemia Święta, inne kraje. Tęsknota za nimi, za życiem pełnym sensu, dobra i piękna, goniła mnie po wielu krajach przez wiele lat. Ale nadszedł wreszcie okres, kiedy coraz wyraźniej odczuwałam pustkę takiego życia. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Nigdy człowiek nie znajdzie szczęścia. Nigdzie, tylko w Bogu. Tylko w jedności z Jezusem Chrystusem. Tylko w całkowitym zawierzeniu się Jego. Taka zmiana radykalna w jej życiu nastąpiła w czasie choroby i później po śmierci mamy. Alicja wraz ze swoim bratem Sławomirem zaczęli uczęszczać na spotkanie modlitewne odnowy w Duchu Świętym. I wtedy, jak pisze, w tym czasie zaczęły trafiać do moich rąk książki religijne. Zaczęła dużo czytać. I lektura tych książek coraz bardziej ugruntowała jej wiarę. I taki moment, taki przełomowy w jej życiu, to był 8 marzec 1985 roku. Pojechała na rekolekcję do Gostynia dla animatorów, właśnie w tej kaplicy, którą widzicie na dole tego slajdu. Tam stał się, no można powiedzieć, no taki cud duchowy, dotknięcie, takie bardzo mocne dotknięcie łaską Bożą, miłością Bożą. Pisze tak o tym wydarzeniu, które miało miejsce w czasie mszy świętej, po przyjęciu komunii świętej. I tam stało się coś, co zmieniło zupełnie moje życie. Tam stanął przede mną Jezus po przyjęciu komunii świętej. Stanął przede mną Jezus, bardziej realny, prawdziwszy niż wszystko, co było w kaplicy, niż ludzie, którzy stali obok. Stało się to po przyjęciu komunii świętej, kiedy ze skruchą myślałam, jak bardzo jestem spóźniona w drodze do Niego. Wszystko przestało istnieć. Był tylko On, Jego potęga, moc, ogrom coraz większy, ja coraz mniejsza przy Nim. Ogrom miłości tak wielkiej, niespotykanej, przed którą można tylko płakać nad swoją niewdzięcznością. A potem radość, że On mnie kocha. Radość rozsadzająca serce. Od tej chwili zmieniło się wszystko. Hierarchia wartości, struktura potrzeb, cel życia. Jedyną wartością, pragnieniem i celem stał się On, Jezus Chrystus. A najpiękniejszymi chwilami stały się spotkania z Nim w modlitwie codziennej, w codziennej Eucharystii, w Komunii Świętej, a także w powszechności życia i pomagania innym. Wszystko, za czym tęskniłam i goniłam po świecie przez tyle lat, dał mi On. I dał wiele więcej, niż mogłam sobie wyobrazić i pragnąć. I od tego momentu miała takie wewnętrzne dialogi z Panem Jezusem. Pan Jezus zaczął ją prowadzić na ścieżkach życia wewnętrznego, duchowego. I mówił jej, prosił ją, żeby zapisywała to, co jej mówi, bo chciał, żeby to, co ona zapisze, było pomocą dla nas, dla współczesnych ludzi. A więc Alicja skrupulatnie zapisywała wszystko, co usłyszała od Jezusa. I tak powstały 2 dzienniki jej duszy. Zobaczcie, więc świadectwo, to jest ta książka, i słowo pouczenia.
I Pan Jezus mówił do niej tak. To, co zapisujesz, jest po to, aby ludzie zrozumieli, że ja chcę mówić do każdego. Ja chcę mówić do każdego, by pokierować nim, ustrzec od zła i wprowadzić na drogę zbawienia. Że jestem przy każdym człowieku w każdej chwili jego życia. Jezus jest przy tobie w każdej chwili twojego życia. Że trzeba pragnąć mnie usłyszeć, słuchać i wykonywać to, co wskazuję. Pragnąć żyć według pouczeń moich. I te słowa, które ona zapisywała w tym dzienniczku, naprawdę przemieniają ludzkie serca. Opowiadała mi siostra zakonna, która leczyła się u jakiegoś lekarza. Okazało się, że jest w Warszawie, że ateista, niewierzący. I ona sprezentowała mu właśnie i świadectwo, i słowo pouczenia, te dwie książki. Wyobraźcie sobie, że ten lekarz zainteresował się, zaczął czytać. I tak go pochłonęła lektura, że się nawrócił. Nawrócił się. I jest teraz naprawdę gorliwym chrześcijaninem, katolikiem. Co się stało? Ona, zobaczcie, tak jak w ruchu czystych serc, żeby iść drogą wiary, trzeba uporządkować swoje życie, swój program dnia. Co ona najpierw zrobiła po tym nawróceniu? Najpierw pozbyłam się, pisze tak, najpierw pozbyłam się kolorowego telewizora, a pieniądze otrzymane ze sprzedaży przekazałam na cele charytatywne. Potem przyszła kolej na inne przedmioty, które niepotrzebnie zajmowały przestrzeń w moim domu. Czas, swoje siły oraz to, co mam, przeznaczyłam na służbę Bogu i bliźnim. A moje dolegliwości i trudy, jakich nie szczędzi życie codzienne, na ofiarę wynagrodzenia za grzechy własne i innych ludzi. Tak, żeśmy my w życiu powinni zrobić. To, co niepotrzebne, moi drodzy, oddać tym, co potrzebują. Wszystko przeznaczyć na służbę Bogu i bliźnim, a moje dolegliwości i trudy, jakich nie szczędzi życie codzienne, na ofiarę wynagrodzenia za grzechy własne i innych. I od tego momentu, zobaczcie, tak jak w ruchu czystych serc, ma być, powinno być, prawda? Codzienna Eucharystia, codziennie trwała na adoracji Najświętszego Sakramentu. Czytała Pismo Święte, odmawiała różaniec, brewiarz, pościła w środy i piątki o chlebie i wodzie. I Pan Jezus wezwał ją tak samo do całkowitej abstynencji od napojów alkoholowych. Ruch czystych serc. Pytała się Pana Jezusa, co ja mogę zrobić dla Ciebie? My też się pytamy, co ja, Panie Jezu, mogę zrobić dla Ciebie? Jaka jest odpowiedź Jezusa? Jezus mówi, opatruj moje rany, które ciągle mi zadają i krwawią. Jestem cierpiącą miłością. Ile ludzi zadaje przez grzechy, my też, jeżeli popełniamy grzechy, zadajemy straszne cierpienie Jezusowi. Musimy mieć tego świadomość, że Jezus cierpi w członkach swojego mistycznego ciała nieustannie. Jestem cierpiącą miłością, bitą i poniewieraną przez własne dzieci. Możesz swoją czułością złagodzić mój ból, schronić mnie w swoim sercu, bo wielu mnie wygnało. Miłość musi być ofiarująca się, a nie pożądająca. Wtedy jest czysta i piękna, taka, jaką ja was obdarzam.
mamy uczyć się kochać taką miłością, jaką kocha nas Jezus. Tą miłość przyjmować i tą miłością obdarowywać innych. Jezus mówił do niej tak i mówi do ciebie dzisiaj, teraz, chcę cię zabrać daleko w głąb, tam, gdzie święte miejsce w twojej duszy, gdzie nikt nie ma dostępu, bo tylko ja tam przebywam, zbyt często samotny. Przemieniaj się i dojrzewaj w tym osamotnieniu, jakie ci daję, abyś mogła być tam ze mną. Żyj w duchu ofiary i miłości za ludzi, którym potrzebna jest pomoc. Jezus jest obecny w drugim człowieku, pomagając drugiemu, potrzebującemu. Idziemy z pomocą Jezusowi. Marta wczoraj, mówiąc to swoje świadectwo, właśnie mówi, że ona jak czuwa przy konających, ona jest przy Jezusie umierającym, cierpiącym. I tak jest. Otrzymała Alicja dar niewidzialnych stygmatów, a więc cierpień Jezusa Chrystusa w czasie męki i ukrzyżowania. Stygmaty, czyli takie współcierpienie z Jezusem. Pisze tak, zaczęłam odczuwać ból Jezusa, jaki zadają mu ludzie, których powołał na swoich świadków i apostołów. Ból Jezusa ukrzyżowanego w ich sercach, które szukają własnej chwały, posługując się nim. Ból Jezusa, którego krew depczą zapatrzeni w siebie. Ból Jezusa, którego uczynili dodatkiem do własnych ambicji i próżności. Po to, by je zaspokajał. Ból Jezusa opuszczonego, zdradzonego, sprzedanego, sponiewieranego przez swoich. Jezus przez te stygmaty, niewidzialne stygmaty, dał jej udział, uczestnictwo w swoim cierpieniu za innych. Za zbawienie świata. Bo ile razy dotyka nas jakiekolwiek cierpienie, to cierpienie mamy oddawać i jednoczyć z cierpieniem Jezusa. I wtedy to cierpienie, które mnie dotyka, staje się źródłem niesamowitych łask. Uczestniczysz w moim cierpieniu, w jego cząstce, takiej, jaką jesteś w stanie przyjąć. A czas coraz bardziej nagli, coraz bardziej nasycony jest znakami zapowiadającymi żniwo, kiedy każdy zbierze, co zasiał. A Kościół umęczony osiągnie Golgotę, by urzeczywistnić ofiarę moją i zmartwychwstać w ciele uwielbionym. Ta tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, ona uobecnia się w życiu poszczególnych ludzi i kolejnych ludzkich pokoleń. Jeżeli przeżyjemy nasze życie razem z Jezusem, to wtedy razem z Nim w chwili śmierci przejdziemy do życia uwielbionego. I dlatego tak ważna, żeby Jezus mógł mnie przemieniać swoją miłością, ja mam otwierać się na tą miłość, tą miłość przyjmować. Zobaczcie, co Pan Jezus mówi na temat modlitwy. To otwieranie się dokonuje się codziennie, ma się dokonywać codziennie w wytrwałej, codziennej modlitwie. Jezus mówi tak, wszystko jest owocem modlitwy. Jaka modlitwa, takie życie, stan Twojej duszy i ciała oraz Twoje czyny. Ich przydatność dla budowania Królestwa Bożego w duszach ludzkich, dla ratowania tych, co giną w grzechach swoich. Wszystko, cokolwiek czynisz swoim sercem, umysłem lub dłońmi, aby miało sens i wartość, musi zaczynać się od modlitwy i kończyć modlitwą i trwać w niej. I dalej w innym miejscu Pan Jezus mówił tak. Modlitwa
to jedność ze mną, a przecież ja jestem początkiem i końcem wszystkiego, co istnieje, alfą i omegą. Beze mnie nic uczynić nie możesz, nic, co zawiera wartość pozytywną. Wielu ginie, świat pogrążony jest w ciemnościach, bo brak modlitwy, brak jedności ze mną, wysiłki, praca, energia, tak bardzo wielu ludzi obdarzonych obficie moimi darami, tworzy złe owoce, zatrute jadem piekła, które zawsze jest tam, gdzie brak zwrócenia się do mnie w ufnej i szczerej modlitwie, gdzie brak oparcia się na mojej mądrości i woli. I na temat modlitwy w innym miejscu mówił tak: ile modlitwy, tyle miłości, mądrości i pokoju w twoim sercu. Ile przyjęłaś ode mnie podczas modlitwy, tyle możesz dać tego, co warto dać drugiemu człowiekowi. Od siebie nie masz nic dodania. Możesz przekazywać braciom swoim jedynie moje dobro, swoją pustkę lub zło piekła. I tak się dzieje zależnie od tego, jakie jest twoje życie modlitwy, jej ciągłość, głębia i żarliwość. I nie sądź, że możesz coś zgromadzić w swoim sercu i potem samodzielnie się tym posługiwać. Dobro, miłość, mądrość jest energią, która płynie z boskiego źródła, o ile jesteś w nim, z nim połączona w modlitwie. Moi drodzy, na temat modlitwy Pan Jezus mówi tak, że jeżeli przestaniemy się modlić, to się odrywamy od źródła naszego istnienia. Taki człowiek jest wtedy miotany i poniewierany przez siebie samego, innych ludzi, ale przede wszystkim przez duchowe moce zła. Czyny jego, także te tak zwane dobre, nie mają wartości, gdy są bez fundamentu, którym jest Bóg, jedyny dawca dobra. I lepiej jest, jak powiedział święta Tereska, w miłości Bożej podnieść nitkę, niż bez łączności z Bogiem zbudować katedrę. Czyn zrodzony z Boga jest dobrem wiecznym. Czyn tylko z ludzkiej inspiracji czy ambicji, bez wiary i miłości, zabiera czas i siły, które powinny być przeznaczone na życie w Bogu. Ponieważ nie rozwija tego życia, a zasłaniając Boga ludzką pychą, może być jak wieża Babel, która się rozpadnie. I wezwanie Jezusa, które kieruje do każdego z nas dzisiaj, skierował je do Alicji, ona to zapisała, ale te słowa Jezus kieruje do ciebie, do mnie. Jezus mówi: przylgnij sercem do mnie. Jeśli ci trudno, myśl o tym, co dobrego uczyniłem w ogóle i w twoim życiu. W momentach najtrudniejszych módl się słowami głośno. Twojej świadomości powinno być ciągle odczucie mojej obecności z tobą i w tobie. Rozmawiaj ze mną, wpatruj się we mnie w każdej chwili życia. Cokolwiek robisz i gdziekolwiek jesteś, wszystko mi oddawaj. Wszystko rób dla mnie. Uczyń wszystko, aby twoje życie codzienne było na moją chwałę. Nie myśl o sobie, tylko o mnie. Wtedy ja będę myślał o tobie i o wszystko zadbam. Innym razem Alicja usłyszała takie słowa: trzeba nie wypuszczać z rąk różańca i adorować mnie w Najświętszym Sakramencie. Jeśli czujesz, że nadchodzą ataki szatana, gdy ogarnia cię ciemność i ucisk w duszy, odmawiaj natychmiast pod twoją obronę, bo to jest egzorcyzm. Uciekać się natychmiast pod opiekę Matki Najświętszej, żeby nas ona swoim płaszczem
matczynym, otuliła. Diabeł strasznie się boi, nienawidzi Matki Najświętszej i ucieka. W czasie egzorcyzmów, kiedy wzywana jest Matka Boża, złe duchy w popłochu uciekają. Moi drodzy, Pan Jezus uczył ją, prowadził ją na drogach życia wiary, życia duchowego i wskazywał na swoją rzeczywistą obecność w Eucharystii. I mówi jej tak, co się dzieje w Eucharystii. Dlaczego, jeżeli to jest możliwe, mamy codziennie uczestniczyć w Eucharystii. Powinniśmy codziennie uczestniczyć, jeżeli to jest możliwe. Dlaczego? Jezus mówi tak. Ja ratuję cię ciągle. To, co dokonane zostało na Golgocie 2000 lat temu, było i jest znakiem tego, co trwa nieustannie, bo istnieje poza czasem. Jakiemu ty podlegasz jako człowiek żyjący na ziemi? Ja jestem nieustającym i wiecznym odkupieniem waszym. Ciągle wyrywam was szatanowi i oddaję Ojcu, o ile pozwala mi na to wasza wolna wola. Ta rzeczywistość zbawcza, męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest w wymiarze pozaczasowym i ciągle jest obecna i będzie obecna, dopóki istnieje ludzkość, aż do dnia paruzji, sądu ostatecznego. I jeżeli uczestniczymy w Eucharystii, mamy udział, uczestniczymy w Jego zwycięstwie nad śmiercią, nad szatanem i nad wszelkimi siłami zła. I w tym prowadzeniu duchowym Alicji uświadamiał jej Pan Jezus, czym jest grzech śmiertelny. I mówi do nas, uświadamia nam, jak przerażającą rzeczywistością jest grzech. To jest największa tragedia, jaka może spotkać człowieka. Trwanie w grzechu śmiertelnym. Jezus mówi tak. Grzech śmiertelny zabija mnie w sanktuarium duszy człowieka, który zgrzeszył. Jeśli trwa w grzechu, jestem w jego duszy martwy i jego dusza jest martwa. Jest to taki stan, jaki był po mojej śmierci na krzyżu, bo istotnie, krzyżując mnie w sobie, krzyżuję swoją duszę. Ale dokąd jest na świecie, ma możliwość zmartwychwstania duszy przez pojednanie ze mną. Gdy mnie zapragnie, wówczas zmartwychwstanę w jego duszy i ocalę go dla życia wiecznego. I ten cud przebaczenia grzechów dokonuje się w sakramencie pokuty. Jaki to jest skarb niesamowity, moi drodzy, że możemy w każdej chwili iść do Jezusa. Jak upadamy w grzechu, Jezus jest ze mną, żeby mnie podnieść. W sakramencie pokuty, kiedy wyznam Mu wszystkie swoje grzechy, dokonuje się cud zmartwychwstania. Doświadczam radości zmartwychwstania. Dobrze odbyta spowiedź jest źródłem największej radości. Tak mówił święty Jan Paweł II. I dlatego, moi kochani, korzystajmy z spowiedzi. Spowiedź jest powrotem syna marnotrawnego. Tak mówi Pan Jezus. Najważniejsze jest wtedy pragnienie powrotu, wola powrotu, wołanie o pomoc do mnie. A spowiednik, jaką rolę pełni? Jest rzeczywiście narzędziem i nie ma znaczenia, jakie jest to narzędzie. Kiedy idziemy do spowiedzi, idziemy do Jezusa, który dokonuje cudu przebaczenia, zanurza mnie w tajemnicy swojej męki, śmierci i zmartwychwstania i przywraca mi życie wewnętrzne, życie duchowe. To są też teksty, które Alicja zapisała o grzechu. Jezus mówił tak, odwrócenie się od Boga, zwłaszcza to definitywne, zerwanie i bunt,
są samobójstwem i bogobójstwem. Jest to zabicie w sobie tego, co boskie i przez to skazanie siebie na wieczne, straszne cierpienie, tak jak wyrwanie własnego serca. Tak pisze właśnie, tak mówi Pan Jezus, tak definiuje stan odwrócenia się od Boga i to definitywne zerwanie z Nim i bunt przeciwko Niebu. Alicja odeszła na emeryturę w 1987 roku. Mieszkała w tym bloku, którego widzicie na tym zdjęciu, na 10 piętrze. Skromne mieszkanie, taką kawalerkę miała. Na ulicy Dębowskiego 27 w Szczecinie. I wstąpiła do takiej wspólnoty rodziny serca miłości ukrzyżowanej. 27 marca 1988 roku złożyła roczne śluby zakonne w tej wspólnocie, a 25 grudnia 2005 roku śluby wieczyste. Była także mocno związana ze wspólnotą apostołów czystej miłości. Można powiedzieć, to było tak, jakby taka zapowiedź ruchu czystych serc. My jesteśmy jak gdyby kontynuacją tego pragnienia Jezusa, żeby taka wspólnota apostołów czystej miłości, ruchu czystych serc, żeby powstała. I organizowała wyjazdy do Medjugorje. Jeździła z pielgrzymami autobusem. To były lata właśnie 80., 90. Napisała słowa takie. Medjugorje jest ratunkiem dla tonących w materializmie, rozwiązłości, nałogach. Miłość czyni piękno w ludziach, na ich twarzach i w ich sercach. Gdy dzieci spytały Marię w czasie objawienia, dlaczego jest taka piękna, odpowiedziała, dlatego, że kocham. O Panie, naucz nas kochać, aby Twoje piękno stąpiło na nas i uczyniło nas podobnymi Tobie. To są słowa, które ona napisała, właśnie Alicja Lęczewska. A Pan Jezus mówił jej tak. Ja, tak jak moja matka, objawiająca się w Fatimie i w Medjugorje, wzywam wszystkich do nawrócenia, modlitwy i pokuty, aby ocalić jak najwięcej istnień ludzkich, jak najwięcej płaci ziemi od totalnego zniszczenia przez szatana, który sieje w sercach ludzi niezgodę, nienawiść i agresję. Czyńcie pokutę i módlcie się za tych, którzy ulegli nienawiści i za ich ofiary. I dalej Pan Jezus mówił tak. Niech to, co tam się dzieje, będzie przestrogą dla świata, któremu grozi to samo i jeszcze więcej, jeśli wezwania do nawrócenia pozostaną bez echa. Niech to będzie przestrogą i upomnieniem dla każdego, kto pragnie budować swój dom i swoje życie bez zawierzenia Bogu, bez modlitwy i życzliwości dla innych ludzi. Niech będzie także wezwaniem do pokuty, modlitwy i czynów miłosierdzia dla tych, którzy trwają przy mnie i pragną nieść orędzie miłości i pokoju. Amen. Niech się tak stanie. 21 czerwca 1989 roku Alicja skończyła pisanie pierwszego swojego duchowego dziennika, czyli świadectwa. Właśnie ta potężna książka, właśnie to jest świadectwo. A dwa dni później, na wyraźne polecenie Pana Jezusa, rozpoczęła pisanie drugiego dziennika duszy zatytułowanego Słowo Pouczenia. I Pan Jezus powierzył Alicji bardzo ważne zadanie, aby przekazywała światu to wszystko, co kazał jej zapisać, oraz by uczestniczyła w jego cierpieniu za zbawienie grzeszników. I tutaj Pan Jezus mówił tak jej.
ożebyś wiedziała, jak wielki ból się toczy, jak zacięta walka o każde serce ludzkie. Nie myśl o sobie, o takich czy innych odczuciach Twoich. One nieważne wobec ogromu zagrożenia piekłem zalewającym świat. Promienie mojej miłości nie mogą dotrzeć na ziemię, jeśli nie ma serc, które są bramą łączącą niebo z ziemią. Przez ludzkie serca ratuję i zbawiam inne serca zranione śmiertelnie. Pan Jezus potrzebuje naszych serc, serc każdego z nas. Jeżeli to będą serca czyste, stan łaski uświęcającej, to będziemy pośrednikami Jego miłości. Jezus będzie przez nas czynił wielkie rzeczy w tych środowiskach, w których jesteśmy, do których jesteśmy posłani. W 2010 roku mistyczne spotkania Alicji z Jezusem stawały się coraz rzadsze i w końcu ustały całkowicie. I tego samego roku zdiagnozowano u niej raka nerki i z przerzutami do płuc. Okazało się, że jest to nowotwór złośliwy. Przeszła operację usunięcia nerki i całe to cierpienie, które ją dotykało, przyjmowała z wielką pogodą ducha i traktowała to cierpienie jako szczególny Boży dar. Nie bała się śmierci, bo była pewna, że jest to przejście do pełni życia z Bogiem. Po kilku pobytach w szpitalach i operacjach 7 grudnia 2011 roku przyjęto ją do hospicjum świętego Jana Ewangelisty w Szczecinie. To jest zdjęcie właśnie z hospicjum na kilka dni przed jej śmiercią. Bardzo pragnęła przeżyć tam ostatni dni swojego ziemskiego życia, gdyż chciała codziennie uczestniczyć w Eucharystii i nie chciała być ciężarem dla najbliższych. I otoczona troskliwą opieką personelu medycznego oraz modlitwą swojego brata, bratowej, licznych przyjaciół, zmarła 5 stycznia 2012 roku o godzinie 19:42. I kiedy umierała, świadkowie jej śmierci zapisali, zapamiętali to, co mówiła. Mówiła, jak tam jest pięknie. Ona już widziała tą rzeczywistość, która jest niewidzialna dla nas, rzeczywistość nieba. Mówi tak, widziałam moich rodziców, jak On nas kocha, zachwyt nad miłością Jezusa. Byłam poza czasem. Mówi, ja wszystko słyszę, umieram szczęśliwa. Ostatnie słowa, jakie Alicja Lęczewska wypowiedziała przed śmiercią, brzmiały. O Jezu, spójrz na mnie. Spalamy się, Jezu. Spalamy się do końca. Spaliłeś się do końca. Spaliłam się do końca. Ja umieram szczęśliwa. Były chwile, że wydawało się, że jest już w niebie. Mówiła do księdza Andrzeja Bardzińskiego. Widziałam Twoich rodziców. Jacy piękni, ubrani w piękne szaty. Twój tato prosił Ci przekazać. I powiedziała, spokojnie, spokojnie. I ten ksiądz Maciej mówi, tak tato do mnie mówił zawsze. Spokojnie, spokojnie. Czy przekazała mu coś, co tylko on zrozumiał. Prawda? I tu na koniec słowa, które zostawiła, zapisała Alicja. Jak bardzo są aktualne, jak bardzo nam są potrzebne te słowa. Kochać Chrystusa trzeba w ludziach, bo On tam jest pragniony miłości. Nie w abstrakcyjnych wyobrażeniach, lecz w konkretnych osobach,
które z nami spotykam, zwłaszcza w tych, w których brak miłości. Na człowieka trzeba spoglądać nie z pozycji własnego egoizmu i roszczeń, lecz z pozycji Jezusa, który w nim jest, z nim się identyfikuje i cierpi, nie będąc kochanym lub nawet zauważonym. Największe zagrożenie dla Kościoła i siła niszcząca jego świętość tkwi w jego wnętrzu, w sercach ludzi, którzy zamiast być sercem i dłońmi Chrystusa, są jego ranami. My w Ruchu Czystych Serc mamy stawać się sercem i dłońmi Chrystusa. Każdy z nas. To jest nasze powołanie. Stawać się dłońmi i sercem Chrystusa dla innych ludzi. Kochać ich miłością taką, jaką ukochał i kocha nas Jezus. Moi drodzy, wielką pomocą w życiu wewnętrznym, w życiu duchowym są te pozycje. Bardzo wam polecam. Właśnie zaopatrzcie się, jeżeli nie macie naprawdę. To się nie czyta jak powieść, to można tylko otworzyć na której stronie, prawda, i sobie przeczytać codziennie jakiś mały fragmencik i tam będziecie znajdowali odpowiedź na pytania, które niesie ze sobą codzienne życie. Bądź na bieżąco z naszymi materiałami. Tutaj zasubskrybujesz nasz kanał. Zapraszamy także do obejrzenia innych propozycji.